W sumie mają 145 lat i właśnie pokonali trasę o długości 1000 km. Do tego obaj panowie mają za sobą poważne operacje kardiochirurgiczne. 50 dni temu Leszek Piekło i Marek Szlicht wyruszyli na główny szlak Beskidzki, by w ten sposób promować ideę transplantologii i udowodnić, że nowe serce to nowe życie. Na mecie ich wędrówki na Ustrońskim Rynku była Karolina Komada. Trudno ukrywać radość, gdy w nogach ma się tyle kilometrów. Marek Szlicht i Leszek Piekło właśnie zakończyli swoją podróż tam i z powrotem. Trudno też nie świętować, gdy dwukrotnie pokonuje się główny szlak Beskidzki, by udowodnić, że wszystko w życiu jest możliwe, zwłaszcza gdy dostaje się kolejną szansę. No, ci, co znają się na tym, to wiedzą, że moja frakcja wyrzutowa była 8. No to już było praktycznie po robocie. No. I w ostatniej chwili dostałem najpierw, bo już bym nie przeżył, dostałem wszczepione sztuczną komorę serca lewą. Po czym po 20, to było 1 maja, w urodziny mojego wnuka. A 25 maja był już właściwy przeszczep. To było 9 lat temu. Dziś pan Marek z nowym sercem swoim marszem przez beskidzkie szczyty chce udowodnić, że transplantacja daje życie. Choć jak przyznaje, wyprawa do końca była wielkim wyzwaniem. Już ten stres pomału mija i jakoś, może nie stres, emocje, bo to jednak adrenalina trochę była, bo się czuło, żeby po prostu coś się nam na tych końcowych kilometrach nie przydarzyło. Ale generalnie jest super. Bardzo jesteśmy szczęśliwi, zadowoleni. I tym bardziej ja, bo ja jestem 9 lat po przeszczepie serca. 25 maja minęło 9 lat i zrealizowałem się. Czuję się wspaniale. Podobnie jak pan Leszek, towarzysz i pomysłodawca wędrówki. Sam przeszedł 2 zawały i teraz ma wszczepiony kardiowerter. Pomimo tego od kilkunastu lat się wspina. Wypełniliśmy misję, jaką sobie założyliśmy, tak uważam. Ale przede wszystkim wróciliśmy sami z własnym szczęściem, bo tak naprawdę, tak jak ja mówię, mówimy, że idziemy dla promocji transplantologii, dla promocji głównego szlaku beskidzkiego, ale tak naprawdę przeszliśmy go dla siebie. Każda taka wędrówka pozostawia jednak w nas no nie tylko fantastyczne wspomnienia, doznania, ale też i nas trochę zmienia. Ta trwała 50 dni. Zgodnie z planem codziennie pokonywali od 14 do nawet 40 kilometrów. Nie bez powodu wybrali też właśnie ten szlak. Główny szlak beskidzki jest historycznym szlakiem. Będziemy obchodzili niedługo stulecie tego szlaku, który pierwotnie rozpoczynał się w mieście Ustroń w Beskidzie Śląskim, a kończył się za dzisiejszą naszą wschodnią granicą, a obecnie kończy się w Bieszczadach, czyli spina całe, można powiedzieć, Beskidy z Bieszczadami. Przede wszystkim ta wędrówka ma zwrócić uwagę na problemy polskiej transplantologii i zapaść, jaką spowodował COVID. W 2022 roku w Polsce przeszczepiono ponad 1400 narządów. To znacznie mniej niż przed pandemią i znacznie mniej niż w innych krajach europejskich.